Cześć, witam Was w nieco dzienniku terapeutycznym. Jestem dzień po przyjęciu Sputnika, także mogę być lekko niewyraźny, ale mam dla Was dzisiaj w związku z tym taki szczególny temacik. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego ludzie po terapii, takiej oczywiście po terapii manualnej czy po masażu, czują się tak fajnie i błogo i czasami chce się spać, ale też pojawiają się czasami takie różne miłe odczucia, tak? Z czym to jest związane? Bo tak sobie często myślimy o tym, że aha, okej, tutaj pomacałem gdzieś tam mięśnie, powięź, tam się może coś rozciągnęło. No i okazuje się, że my no niespecjalnie pracujemy z tą strukturą i przynajmniej nie od tego ten efekt zależy. Dzieje się tak dlatego, że my mamy bardzo duży wpływ bezpośrednio na nasz układ hormonalny i nasz układ krążenia i troszeczkę jakby ten układ związany z wydzielaniem niektórych, nazwijmy to takich, elementów chemicznych do naszej krwi, tak? Bo to nie muszą być zawsze tylko i wyłącznie hormony. Więc skupimy się na takich, powiedzmy, trzech. Tego jest naprawdę dużo. Udało mi się sporo materiału na ten temat przekopać i badania skupiają się na tym przede wszystkim na takich trzech elementach, jakimi są serotonina, oksytocyna i kortyzol. Więc okazuje się, że nawet taki zwykły masaż, bo tutaj część badań pokazywała akurat masaż głównie w okolicy stóp, to akurat były badania związane z oksytocyną u kobiet w ciąży, przygotowujących się jakby do samego porodu na kilka dni przed, albo nawet w trakcie już, powiedzmy, samego porodu, że zmieniało to w istotny sposób poziom tej oksytocyny. On po prostu rósł, a wiemy, że to jest hormon, który jest jakby stricte z tym związany. Tutaj jakby tylko przypomnę, że oksytocyna jest hormonem, który jakby w ogóle to była pierwsza właściwość tej oksytocyny, która została zbadana. To, że on rośnie u kobiet w ciąży i później się przez jakiś czas utrzymuje, dlatego że wpływa on na rozluźnienie troszeczkę tkanek, ale też wywołuje skurcze mięśni gładkich i mięśni macicy. Ale tak naprawdę to nie wszystko, bo oksytocyna wpływa również na nasze myślenie. Czyli powiedzmy, ta część behawioralna tutaj jest dosyć ważna, dlatego że oksytocyna sprawia, że powstaje taka szczególna więź między matką a dzieckiem. Okazuje się, że ona nie tylko i wyłącznie w tej jednej relacji bierze udział, dlatego że oksytocyna u nas wszystkich jako ludzi pełni dosyć ważną rolę w naszym zachowaniu. I to również zostało całkiem dobrze zbadane, również przy zwykłym masażu u osób, które odczuwały niespecyficzny ból odcinka lędźwiowego kręgosłupa, który faktycznie zostaje zredukowany, jednocześnie rośnie poziom tej oksytocyny. Także to już też nam powinno dać troszeczkę do myślenia, czy to zawsze jest tylko i wyłącznie związane z rozluźnieniem tej tkanki mięśniowej, albo czy ono następuje w taki sposób mechaniczny, bo tutaj dużo by wskazywało na to, że mamy też takie mechanizmy neuronalne, które są z tym związane, no i te mechanizmy biochemiczne. Czyli mamy na to najpewniej dosyć duży bezpośredni wpływ. Poza samą oksytocyną, która tutaj nam rośnie i sprawia, że czujemy się tak właśnie błogo, że rośnie jakby trochę u osoby, która jest poddawana takiej terapii, trochę takie zaufanie do osoby, która ten zabieg wykonuje, bo to też jest po prostu taki tutaj dosyć szczególny aspekt, rośnie też poziom serotoniny. I serotonina też jest hormonem, który nazywamy w ogóle hormonem szczęścia, dlatego że on w dużym stopniu wpływa na nasze samopoczucie, na nasze odczuwanie, powiedzmy, takiej przyjemności w związku chociażby z samym tym zabiegiem. Sprawia też, że lepiej śpimy po masażu, dlatego że serotonina jest takim ważnym prekursorem melatoniny, czyli naszego hormonu
snu. Więc u osób z bezsennością, czy u osób, które w ogóle mają jakieś zaburzenia snu, zazwyczaj masaż taki odprężający, relaksujący wpływa na to, że śpią i regenerują się lepiej. Serotonina wpływa też na nasze funkcje narządów wewnętrznych. One się tutaj po prostu potrafią nam ładnie poprawiać, zwłaszcza, że większość serotoniny, bo aż 90% jest produkowane w naszych jelitach. Serotonina bierze też udział w regulacji temperatury naszego ciała, w regulacji napięcia mięśni gładkich. No więc znowu może wpływać na to, że rozszerzają się nasze naczynia krwionośne i że więcej tej krwi dopływa do wszystkich komórek naszego ciała, łącznie z tkanką mięśniową. Więc mamy kolejny mechanizm, który sprawia, że ta trofika tkanek jest zupełnie inna. Więc nie jest to oddziaływanie stricte mechaniczne, a raczej znowu biochemiczne. No i pozostaje nam kwestia kortyzolu. Kortyzol zazwyczaj uważamy za taki hormon stresu, gdybyśmy mieli go jednym słowem nazwać. On oczywiście ma pewnego rodzaju też funkcje, które są nam potrzebne, ale powiedzmy, że większość z nas faktycznie, kiedy ma ten kortyzol na wysokim poziomie, no to czuje się z tym po prostu kiepsko, dlatego że jest to też hormon kataboliczny, który w dodatku sprawia, że mamy trochę większe wyrzuty glukozy do krwiobiegu, więc u osób, które już tutaj mają problemy z tą gospodarką cukrową, może to na nie wpływać nieszczególnie fajnie, może też nam utrudniać pozbywanie się zbędnych kilogramów. Także oczywiście jako element powiedzmy walki z tym nadmiernym kortyzolem, który jest zresztą wyrzucany pod wpływem zwiększonego stresu, taki masaż, jak dobrze wiemy z praktyki, działa naprawdę fajnie. Także dzisiaj pozostawiam Was z taką informacją, takim raczej tak trochę zaczepnie, żeby zainteresować się tą stroną biochemiczną, tego co my tak naprawdę możemy jakby zdziałać, chociażby tym takim, nazwijmy to, zwykłym masażem. Czy to będzie masaż taki relaksacyjny, klasyczny, czy to będzie jakiś inny rodzaj terapii manualnej. Zawsze tam, gdzie dotykamy ludzkiego ciała, no to również, czy tego chcemy, czy nie, mamy wpływ na to, co wydziela się do naszego krwiobiegu, co ma oczywiście wpływ na nasze zachowanie i na funkcję naszych narządów. Także na dzisiaj to już wszystko. Cześć!